'Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment. You give all you got for love. Mikołaj się obudził. Krzyś wynosi wszystkie rzeczy na strych. My zaczynamy sprzątać garderobę, ale wiecie, tak, granica normy chodzi tylko i wyłącznie o poskładanie tych rzeczy świątecznych. Tutaj jedna, druga półka. Wszystkie pójdą po prostu, tutaj mam już przygotowane pudełko i tym się zajmujemy. Tak, Miki? Mikołaj mi dzielnie pomoże. Masz tego flopa, tak? Bam! Słuchajcie, taki mam piękniusi kombinezon Mikołaja. Mam nadzieję, że on jeszcze w przyszłym roku będzie na niego dobry. Chociaż tu jest 86,92. Zobaczymy, był tylko w nim na sesji. Opowiem wam, że go wcisnęłam z tyłu i go no nie znalazłam już potem. Więc mam nadzieję, że będzie dobry w przyszłym roku, bo jest cudowny. Honestly, I might catch a flight tonight. Just in time to pick you up and see the sunrise. W ogóle się śmieję, bo w przyszłym roku mamy taką ilość świątecznych rzeczy, że na grudzień wymienię garderobę i będziemy chodzić tylko i wyłącznie w świątecznych rzeczach. Bo udało mi się nazbierać tego tyle, że uhu! Days with you are my getaway. Peace of mind on a rainy day. You know how to show up right on time, never late. Everything I want, don't play. Słuchajcie, zwolniła mi się jedna. Słuchajcie, zwolniła mi się jedna cała półka. Oj, Mikuś! Mama nie widziała. Puściutka. Także sobie przełożę trochę rzeczy. Tutaj mam jeszcze odłożone do zdjęcia. Jutro będziemy robić to nasze zdjęcie takie świąteczne, no już po świętach, ale tam co mi tam. Dobra, teraz Mikołaja rzeczy. Ach! Tak? Teraz Mikusia rzeczy idziemy chować? Tak, otwieramy, uwaga. Weź siłkę. Ostatnia przymiarka rogów w tym roku. Idziemy. Piżamy. Chyba będziemy potrzebować więcej pudełek. Włączysz tą lampkę. Tamtą lampkę włączysz. Dziękuję! Pokażę wam coś. Zobaczcie, co mi się stało z kwiatkiem. No po prostu katastrofa. Znowu mam ten sam problem, mianowicie takie coś zaatakowało. Nie wiem, czy to jest atak, czy nie atak. Natomiast, no zobaczcie, co się dzieje. Więc wszystkie zainfekowane liście muszę wywalić. To jakby schodzi takie, to jest dziwne bardzo. I pójdzie to do mycia pod prysznic. Natomiast muszę z nim zrobić porządek, bo szkoda mi tego kwiata, bo jest taki naprawdę solidny. No coś mu nie pasuje. Wydaje mi się, że to jest kwestia grzejnika, bo tam z tyłu widzicie, że wychodzi ciepłe powietrze z grzejnika i wydaje mi się, że to mu po prostu nie spasowało. Natomiast on jest tak wielki, że totalnie nie mam gdzie go indziej dać, tylko i wyłącznie może być tutaj, więc stąd taki problem. Mam nadzieję, że uda mi się go uratować po prostu. I że to nic poważnego. Ale może ktoś coś takiego miał, więc może mi pomóc. Pewnie mi ktoś tutaj teraz napisze: o, nie dotykaj tego, to jest trujące. Albo coś tam. No nic, no muszę już tego podotykać. Bo jakoś muszę go oswobodzić z tego dziadostwa. Uważaj, nie wchodź tam, kiś. Najgorsze, cześć! Ten też upitolimy, bo jest kiepski. Dobra. Wolę upierniczyć te takie badziewne. Dobra, tym też wywalamy. Zostaną mi 3 liścia. Została nam ostatnia część. Tutaj najlepsze są te laski cukrowe, bo Krzyś w ogóle nie chce ich wyłożyć na strych. Wiecie, bo chciałam je wyprać i dać na strych. A mój mąż powiedział, żebym zrobiła im poszewki tak, i żeby zostały. One są mega wygodne do leżenia. One tak się idealnie układają. Jak chcę je tutaj założyć, za główkę i się tak położycie. A taki był przeciwnik. Jaki porządek. Aż przyjemnie. No. Nie lepiej tak delikatnie. Tak. Ja bym to tak zostawiła, już bym nie dawała. Nic więcej nie dawała, jest idealnie. Jest super, jest delikatnie, jest pięknie. Po Markusiowemu. Nic więcej, nie wciskuj. Nie wciskuj. Gotowe! Nadszedł ten czas, że odtwarzamy zdjęcie świąteczne. No w końcu się zebraliśmy, chcemy już posprzątać tutaj to, co jest za nami. Lampki już ledwo świecą, nawet w ogóle nie widać, że świecą jeszcze. I myślałam, że spada, rany boskie. A on zszedł. O! Dobra, także trzymajcie kciuki, żeby w miarę szybko poszło. Se dodam te lampki z tyłu. Oficjalnie możemy powiedzieć, że mamy zdjęcie świąteczne, ale walka była ciężka. W tamtym roku było łatwiej, nie? Tak, było łatwiej, bo był grzeczniejszy, a teraz się bardzo dużo rusza. Czyli, chłopaczki, moje kochane, co robimy? Zwijamy ten grajdą. Tak, kończymy z tym wszystkim, co leży tu, co zaraz zobaczycie, jak odjedzie kamera. O, chyba widać. Jaki zoom zrobiłeś w ogóle? Ile to daje możliwości. I co, Mikołaj, udało się wyjść? Mikołaj, idzie, wchodzisz, bo kadr się zmniejsza. Nie wiem, czy zdążysz. Szybko, szybko! Nie wiem, czy on zdąży wejść, bo kadr się zmniejsza bardzo i jest coraz mniejszy i zaraz go nie będzie widać i w ogóle zaraz go dynką zasłonię. Mamy tu. O, jesteśmy blisko. Tak! Tam były zdjęcia? Tak? Popatrz, tam jesteś. Patrz, jaką teraz masz fajną minę. Teraz by były fajne zdjęcia. Teraz by było idealne. Ja to muszę nagrać. Słuchajcie. Puciu, 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 puciu. Zawsze jak chcę nagrać, to nie robi tego. A chcę mieć pamiątkę. Mikołaj, co tam robisz? Hej! Mikuś. Ty. Puciu, 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 puciu. O. A ty! Gdzie ty jesteś? A puty, puty, puty. No, no. Puty, puty. Oj! A puty, 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 puty. Ała, zrobiłaś? A zrób puty, 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 puty. Puty, 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 puty. Ściągamy to, sprzątamy. Sprzątamy tutaj. Pomożesz sprzątać? it's not right. Dzisiejszy dzień zaczynam od ogarnięcia tej ściany, bo tutaj mamy 3 lustra, ale kupiłam w IKEA jeszcze takie podkładki, zawieszki na ścianę. O, widzicie, one mają tutaj taki haczyk, ale haczyka nie będę robiła, bo chcę je przytwierdzić do tego, co tutaj już mam i uzupełnić między sobą. I takie właśnie zawieszki mam 3 w różnych wymiarach, więc będę je między sobą łączyć i zaraz wam pokażę efekt finalny.